Dobrze, panie Antoni. No. No. No, już, już, już. Co, pompowane? A mówiłem ci, żebyś kupił w mojej piekarni. Tak wiem, ale przepraszam, spieszyłem się bardzo. Lepiej się było spóźnić, ale kupić to, co trzeba. W moim kubku. Dzięki. Żeby jeszcze dzisiaj wyjęli. Tak. No. Dobrze będzie, bo trafiłem na swój zestaw. Kończy mi się hajs, tak, ale spoko, dam sobie radę. Pogadamy wieczorem, dobra? Tak! Dzień dobry, panie Antoni. Dobry. 15.08. No wiem, ale bułki z pana piekarni przyniosłem. Pokaż. Mateusz! No? List wysłałeś? No wysłałem. Czy ty czasami nie oszukujesz? No panie Antoni... Co panie Antoni, panie Antoni, panie Antoni, panie Antoni? Mateusz! Tak, tak, już idę, panie Antoni, już idę. A. Wyślij. Tak. Tylko nie zapomnij.
nie daje ci spokoju? Nie, to długa historia. Za długa na jedną noc. I nie mógłbyś mi go podać? Czy pan sam chciał, żeby wziąć ten kubek? No, teraz wszystko jeszcze na mnie zrzucisz. No jak ty się opiekujesz, no jak? Nawet kubkiem nie potrafisz się zaopiekować. Ja poproszę, żeby cię wymieniono na kogoś lepszego, poproszę. Za wolność wyboru i za słomki w trynie. Dobra, sobie, ja chcę się po prostu napić. To chyba będę musiał ci pokazać, jak to się robi. Poproszę dwa razy po cztery szoty. No i ten dziad jest marynarzem, nie? Wiadomo, jacy są marynarze. W hospicjum. Stary marynarz w drodze do ostatniego portu. Musi ci płacić niezłą kaskę za przynoszenie. Niezły to on daje wycisk, wiesz? Ciągle coś stęka, nic mu nie pasuje, męczy mnie ten koleś. Stary pierdziel. Jego zdrowie! Chyba sobie w ogóle odpuszczę, wiesz, nie mam siły. Może ma jakąś ładną wnuczkę? A może dwie? No tacy to chyba w każdym porcie, nie? Może, bo on co chwilę każe jakieś listy wysyłać do siebie. Listy? Co kilka dni jeden. A, do kogo? Nie wiem do kogo, stary jest samotny. W sumie nie gorszyło. Nie wysyła. Zapomniałeś to wysłać tego listu? Na pewno wysłałeś ten list. Stary.